Cześć i witam w kolejnym filmie poświęconym temu sprzętu, czyli Kymco Agility 125 pojemności, rocznik 2013 i będziemy wymieniać olej. Przygotowanie do sezonu, wymiana oleju chyba konieczność po zimowym postoju. Zanim jednak zaczniemy, dla niewtajemniczonych chciałem przypomnieć, że mam drugi kanał Goodmeister, na którym praktycznie można powiedzieć, że co tydzień jest jakaś aktywność, pojawiają się bardzo często jakieś filmy, ponieważ mam możliwość właśnie tworzenia różnych rzeczy, można powiedzieć, że często z niczego. Wyciągam ze stodoły jakieś deski, kołki i na przykład buduję domek. Link w opisie, link do kanału również w opisie, także zapraszam. Postanowiłem to podzielić, ponieważ lubię majsterkować, a chcę utrzymywać dalej kanał Good Driver. A więc kanał Good Driver będzie dotyczył tylko i wyłącznie pojazdów, tematyki transportowej. Niewykluczone, że wkrótce pojawią się również filmy związane z ciągnikami siodłowymi i innymi, i naczepami, bo mam jedną naczepę na oku, którą chciałbym nakręcić. Także kanał Good Driver będzie istniał, będzie towarzyszyć mu tylko i wyłącznie tematyka związana z pojazdami, z transportem, z automobilizmem. A zapraszam na drugi kanał Goodmeister i naprawdę są ciekawe rzeczy, pojawiają się dosyć regularnie i kanał ma jakąś tam aktywność. Będą testy niedługo nowych sprzętów, które tam zamówiłem. Są już testy różnych urządzeń, a dzisiaj działamy z tym olejem. Co to jest za sprzęt? To jest 4T, czyli silnik czterosuwowy, a więc nie mamy mieszanki olejowo-paliwowej, tylko mamy czyste paliwo i olej w silniku. Mało tego, mamy jeszcze również olej w przekładni, która jest tutaj. Ponieważ jest to automatyczna skrzynia biegów CVT, polegająca, może to kiedy indziej wytłumaczę. W każdym razie mamy do wymiany dwa oleje, silnikowy i przekładniowy. Do silnika wchodzi 0,8 litra. Tak? Dobrze mówię? Tak. A do przekładni wchodzi 180 ml. Także działamy. Mamy tutaj litrę oleju. Litra? Litra. Litr. Nie sugerujmy się może tym, co tu pisze. Nie reklamuję nic. Od razu zaznaczam. Po prostu leję taki olej, jaki leję od samego początku, ponieważ jestem pierwszym właścicielem tego pojazdu i taki olej stosuję od samiutkiego początku. 4T 10W40 i tu mamy taki oznacznik, taki symbol API SL. To jest klasyfikacja olejów, bodajże skrót American Petroleum Institute czy coś takiego, i oznacza potem ta końcówka SL klasę oleju, jakość oleju, jakąś tam normę według tego instytutu, według tej klasyfikacji. S literka jest przeznaczona do silników benzynowych, a do diesla mamy C. I potem literka L oznacza właśnie normę. Im dalsza literka w alfabecie, czyli tu mamy L, tym norma oleju jest wyższa. Producent do tego pojazdu przewidział olej o oznaczeniu SG, a więc mamy SL, czyli normę wyżej, więc możemy zastosować. 0,8 litra i tu mamy drugi olej, który mam tam z poprzednich wymian, przechowywany zawsze w dodatniej temperaturze, żeby nie tracił tych swoich właściwości, i do przekładni mam tu 250 ml, więc spokojnie powinno mi wystarczyć. I tak, olej przekładniowy. Mamy tutaj śrubeczkę od niego, deczko przypocona jak widać jest. To jest ta. Tą trzeba jeszcze poluzować, żeby swobodnie mógł olej spłynąć. I z drugiej strony mamy
śrubkę. Tutaj. O. No i tutaj koreczek odkręcić. Tyle filozofii. Sprzęt rozgrzany. Jeszcze ciepły. Także bierzemy się do roboty, bo wystygnie. Klucz 12. Jeszcze wytłoczyć trzeba powietrze. O, dobra. Mamy równiutkie 100 ml. No i jest 80 ml. Pompujemy. No i gra. Ogólnie ten olej miał tu taki lejeczek przy tej zakrętce, aczkolwiek dosyć słabo się tym dozuje. Dużo wygodniej z ciekaweczką. 4 zł ciekawka bodajże. Także. Dokładnie będzie zrobiona. Dobra. Lecimy do silnikowego. Ta rurka jest niefortunnie tutaj umieszczona. Jak olej będzie mi ściekał, to mi olej poleci po prostu po tej rurce.
No nie chcę być inaczej. No, wolałbym tego uniknąć. No ale dobra. Pewnych rzeczy się nie da uniknąć. Tam jest taka siateczka. Chyba nie uniknę oblania rękawiczki. Oh shit! Oh shit! Oho! Oh shit! Oblałem się całą rękawiczkę. No i właśnie leci po tej rurce, to czego chciałem uniknąć, aczkolwiek nie udało mi się. O, sprężynkę muszę jeszcze wyłowić. No, nie złowiłem. Nie udało mi się złowić tego filterka. Trzeba będzie go magnesem tam szukać. Już mogłem to zrobić, jak się wlała ta nutka, to i tak mogłem to zrobić już na stojących nóżkach. Nie ma go tu? O, dziwne. A jest. Jest. O. To właśnie. Tego szukałem. A, przepuszczamy go trochę rozpuszczalnikiem. No, można by powiedzieć, że troszeczkę jeszcze może kapnę, bo jeszcze przecież ścieknie troszeczkę po ściankach i będzie wtedy tyle, ile trzeba. Dobra.
jeszcze się tam dobrze nie rozeszedł. Spokojnie dajmy mu czas. Niech się tam rozpłynie po silniku. Zamieszamy może tym nowym olejem. Dzięki, do następnego.